Witam wszystkich na budowie, którą już znacie z filmu Instalacja według projektu Canterm. Link macie tutaj u góry. Możecie wrócić sobie do tego filmu. A dziś mam do montażu kotłownię w tym budynku. Już jesteśmy na tym etapie, że mamy tynki, mamy posadzki. Znaczy to było odwrotnie robione. Odwrotnie, czyli w pierwszej kolejności były posadzki, później były robione tynki. Efekty pokażę Wam później. Natomiast dziś mam do montażu kocioł. Kocioł mamy tutaj Bosch Condens 9000. To jest nasza jednostka, którą mam dzisiaj zamontować. Kocioł z segmentu premium. Do tego mamy zasobnik Boscha. I musimy go zamontować w tej kotłowni. Co to jest? Co to za druciarze tu byli przede mną? Kto to montował? Globe Energy. Widać to, widać. Co to za szrociarz? Co za partyzantka? To jest. Weź tu takiemu daj centralne ogrzewanie do zrobienia. To ci takie coś odwali. Węże byle jak podłączone. Czemu plączą się gdzieś po ziemi? A to co? Naczynie przeponowe do centralnego ogrzewania podłączone do zaworu spustowego. Ale partyzantka. Na szczęście dzisiaj to wszystko wylatuje stąd. Zobaczcie, jak to podłączone. Do pompy podłączone. Przewodem tutaj do zasilania. I o dziwo działało. Zobaczymy, czy działa. Włączony bezpiecznik. Nie, jeszcze nie, ale zobaczmy. Co to tu jest? Bezpiecznik nie włączony. Proszę bardzo, na kostkę spięte. O, to się wytnie. I proszę. Druciarstwo działa. Teraz się pewnie grzałki załączą. I pompa też śmiga. No, zobaczmy, co się dzieje tutaj na rotometrach. Właśnie tu blachę wywią. No i proszę bardzo. Przepływy są. Spójrzcie, jakie przepływy rzędu 2 litrów mamy. A pompa nastawiona na pierwszy bieg. Zobaczcie, jakie możemy sobie przepływy uzyskać, a co będzie, jak damy na maks. Spójrzcie na to. Przepływy są maksymalne, osiągnięte. Instalacja według projektu podłączona rurą 28. I spójrzcie teraz, jakie przepływy możemy uzyskać. Takie, jakie chcemy. Pompa będzie sobie pracowała na niezbędnym minimum, żeby uzyskać sobie tutaj parametry projektowe. Także wcale nie musimy jej wysilać. Automatycznie spada nam zużycie energii elektrycznej przez pompę. Ponieważ pompa ma logarytmiczne zużycie energii, więc jak jej dajemy duży opór, to drastycznie nam rośnie zużycie energii do góry. A tu spójrzcie na to. Ona sobie pracuje praktycznie bez oporów. A przepływy mamy takie jak w projekcie. Po 1,5-2 litry na minutę. Także robiąc według projektu, nie oszczędzając na średnicach rur doprowadzających ciepłą wodę do rozdzielaczy, jesteśmy w stanie uzyskać wszystkie parametry, nie obciążając zbytnio pompy obiegowej. No proszę bardzo, już nasz staruszek zaczął grzać. Działało sobie. Tu grzeje. W kotłach elektrycznych po prawej stronie mamy zasilanie. Troszeczkę odwrotnie niż w kotłach gazowych, gdzie jest po lewej stronie. No ale nawet taka prowizorka tutaj działa. Ciepło jest transportowane z kotła rurami w ścianie do rozdzielacza z funkcją sprzęgła. I tutaj jest to rozdzielone. Akurat uruchomione mamy tylko ogrzewanie parteru, bo na tym nam zależało najbardziej. Ciepło sobie i tak powędrowało do góry grawitacyjnie, ponieważ nie mamy tu drzwi, mamy otwartą klatkę schodową. Więc żeby zimę przetrwać, mrozy, które były, no szały zimy nie było, ale były, uruchomiliśmy elektrycznie tutaj kociołek. Po to, żeby klient czuł się pewnie, żeby miał jakieś zabezpieczenie na wypadek mrozu. Także element bezpieczeństwa jest. Takie kociołki posiadam jeszcze 2. Także w razie, gdyby się ktoś bał, to takie coś montuję. Na wszystkich instalacjach, które robię. Także
Jest to zabezpieczenie dla klienta. Nie musi tego używać, kiedy się boi, kiedy spada mu temperatura mocno na budowie. Można sobie jako awaryjne źródło włączyć, dogrzać i czuć się bezpiecznie. Nic Wam tu wtedy nie zamarznie i dbamy sobie o instalację. A tym razem muszę to coś stamtąd zdemontować i zastąpić go nowym kotłem. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj w tej instalacji, w tej kotłowni nie będzie kafelek. Wieszam na tym, co jest teraz. Na podłodze będzie wylana żywica. Także montuję, później się to wykończy. Chodzi o to, że musimy wygrzać posadzki i ruszyć z tą budową jak najszybciej. Musimy tutaj gaz mieć podłączony i uruchomioną całą instalację, żeby ekipy dalej mogły coś robić na tej budowie. Dobra, ja się pobiorę za robotę, za chwilę ciąg dalszy. Instalację mamy tutaj nową, popracowała sobie troszeczkę, w sumie niedużo, ale zobaczymy, czy przez ten czas coś wyłapał separator cząstek stałych. Ponieważ pracował tylko parter, instalacja jest nowa, ale mimo to po produkcji w rurach zawsze coś się tutaj gromadzi. Zawsze jakieś brudy w instalacji są. I teraz zobaczmy sobie, komora maszyny jest pusta. Zobaczmy sobie, no ciężko jest jedną ręką robić. Trzeba się tutaj kolanem podpierać. O! Spójrzcie na to. Nie było tak czysto. Czyli jednak dobrze mówią firmy, żeby robić pukanie instalacji. Zobaczmy, coś to za śmiecie są. Dobra, w takim razie ściągam obudowę, zdejmuję magnes neodymowy, zrzucimy resztę. Należy zdjąć magnes neodymowy, pyk. Odkładamy go na miejsce i zrzucimy sobie elementy żelazne. A przy okazji zrzucę sobie ciśnienie wody z kotła, bo muszę to zdemontować, wynalazka. Zobaczymy, co on tu zgromadził. Trzeba będzie chyba zrobić tutaj pukanie instalacji przed rozruchem. Dobra, zrzucił wszystko. Odłożymy sobie na bok i zobaczymy, co on tutaj zebrał za śmiecie. Partyzantka już wymontowana, cała. Tutaj mi się odstaje już ten cały bałagan. Widzicie, na dnie już coś jest. Jest tu sporo tego. A to za chwilę Wam pokażę, że to są wszystko elementy żelazne. Przyciąga je magnes. Także taki brud jest w nowych instalacjach. Warto zwrócić na to uwagę. A kociołek mamy tutaj w wersji czarnej. Czarne szkło. Eleganckie. To jest miejsce na regulator, ale jego tutaj akurat nie będzie. Regulator ma tu inne przeznaczenie, inne miejsce. Także kociołek wędruje na ścianę. Na szczęście nie jest on aż tak ciężki, żeby musiał kogoś tutaj wołać do pomocy. Poradzę sobie z nim sam, tylko muszę zdemontować tą część frontową. Żeby nie było sytuacji, że dojdzie do uszkodzenia. Całe szczęście jest ona demontowalna. No i dobra. Co miałem się pozbyć, to pozbyłem z instalacji. Kabelki są później do ogarnięcia. Wszystko należy podłączyć tutaj to, co trzeba. Do tego jeszcze dołożyć czujnik sprzęgła w to miejsce. Są do tego odpowiednie wtyczki. Miejsce na zworkę. O tym trzeba też pamiętać. Nie jeden na tym poległ, między innymi ja. Nie założyłem zworki i nie wiedziałem, co się dzieje, że mi moduł nie chce odpalić. Ale kto z tym się borykał? Chyba każdy, kto zaczyna. Dobra, wieszam kocioł. Właśnie biorę się za uzbrajanie bojlera. Wodę podłączę na złączkach typu Connex. To są złączki zaciskowe do rur miedzianych bądź stalowych. Uszczelnienie jest poprzez pierścień, który dociskamy nakrętką. Bardzo fajne połączenie, ponieważ robi nam za śrubunek i za złączkę jednocześnie. Także będą przykręcone rurki, wygięte i wpięte w ścianę. To raz. I teraz tak. Gdybyśmy mieli odwrotnie zrobione przyłącze, normalnie powinniśmy mieć zimną wodę z prawej strony, ciepłą z lewej. Gdybyśmy ze ściany mieli zrobione przyłącza odwrotnie, gdybyśmy mieli tutaj zimną wodę i tu ciepłą, żeby nie krzyżować rurek, wystarczy, że zamienimy te krótce miejscami.
O, wychodź stąd. No. Okej. Okay. Hop. Hop. I gotowe. Zamienione. Teraz przyłącze zimnej wody mamy po lewej stronie, ciepłej po prawej. Można tak zrobić, ale u mnie będzie tak, jak ma być. Instalacja była budowana od początku, więc jest zbudowana tak, jak trzeba. Natomiast gdyby ktoś miał inaczej zbudowaną, może sobie to zamienić miejscami, nic się nie stanie. Taka drobnostka, żeby było wiadomo, żeby sobie nie krzyżować rurek. Natomiast z wężownicą już tego nie zrobimy. Tu już musi być przyłącze zasilania i powrotu do kotła. Tu już musi tak zostać. Natomiast zimno możemy się pobawić. Spójrzcie, co nam się tutaj osadziło w wodzie, którą zrzuciłem z centralnego ogrzewania. Spójrzcie, ile tu jest śmiecia. Tak naprawdę instalacja za długo nie pracowała. I zobaczcie, to są wszystko elementy metalowe. Spójrzcie, co się dzieje. Widzicie? Magnes przyciąga. Wszystko to są wszystko elementy metalowe. Dlatego warto zrobić płukanie instalacji przed rozruchem, nawet nowej instalacji, ponieważ w tych wszystkich rurach, tutaj, a gdzie są te rurki, we wszystkich rurach zostają jakieś złogi poprodukcyjne, jakieś osady, tłuszcze i tak dalej. Poza tym mamy tu też instalacje ze stali, mamy stalowe elementy grupy pompowej. To wszystko to jest stal, która gdzieś tam się później utlenia, gdzieś tam dopływa w instalacji. I najgorsze jest to, że trafia tutaj do wymiennika ciepła. I chodzi o to, żebyśmy ten wymiennik chronili przed całym brudem. Naprawdę jest to jedna z droższych rzeczy w kotle i należy ją chronić. Dlatego na powrocie do kotłów przepływowych montujemy separator cząstek stałych. Jeśli mamy dwa w jednym, to montujemy to na powrocie, z tego względu, że zależy nam na ochronie kotła przed brudem, przed tym czymś, co tutaj pływa. Do instalacji i tak wlejemy inhibitory korozji, żeby takie coś się nie działo, żeby instalacje były czyste, ale zanim je wlejemy, zrobimy płukanie instalacji. Również inhibitorem, znaczy inhibitorem, no preparatem do czyszczenia instalacji. Wszystko Wam jeszcze pokażę w swoim czasie. Natomiast separatory cząstek stałych montujemy na powrocie do kotłów przepływowych po to, żebyśmy chronili ten wymiennik ciepła. To jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym kotle. Dlatego ochrona instalacji jest tak ważna. No widzicie, co się dzieje w instalacjach. To jest nowa instalacja, która tak naprawdę była użyta kilka razy w takim celu, żeby nam tutaj w garażu posadzka nie zamarzła. O to chodziło. A już widać, jaki brud instalacja zgromadziła. Dobra, koniec. Na dziś koniec pracy. Jutro będę kończył kotłownię. A dziś zobaczcie, co dzisiaj wymodziłem z tego wszystkiego. Kociołek wisi. Zostanie mi do podłączenia komin. Tutaj. Ja go wyprowadziłem już dużo wcześniej. Podłączony mam teraz. Tak. No, tu jesteś. Rury do ładowania zasobnika, ciepła woda, cyrkulacja i zimna woda. Zimna woda z kolei popłynie sobie tutaj do naczynia. Mam tu naczynie przeponowe refleksa, przez które będzie przepływała woda. Do tego będzie jeszcze założony zaworek, ale to jutro. Rurki, wszystkie rurki wyginałem tutaj na giętarce. No, popatrz się. A, tu jesteś. Wszystkie rurki wyginałem giętarką, tak samo te, jak i rury 22 do wody użytkowej, rurki 15 do ładowania zasobnika. W tym przypadku akurat nie trzeba grubszej rury. Mamy tutaj bardzo blisko i naprawdę nie ma sensu tutaj grubszej rury wstawiać. Problem był tylko z podłączeniem centralnego ogrzewania. Z racji tego, że złączki wystają mi bardzo ze ściany, musiałem zastosować kolana i elastyczne przyłącza do centralnego ogrzewania. Taki zestawik można sobie kupić z trzech rurek, czyli 2/3 do centralnego ogrzewania i jednej żółtej gazowej. Zawór zwrotny do cyrkulacji mam na dole, śrubunek, pompa i zawór odcinający.
taki zestawik. Próbowałem to zrobić wcześniej, także między śrubunkiem był zawór zwrotny. No ale niestety nie mieściła mi się pompa tutaj, opierała mi się o rurę. Tak wyszło to o wiele lepiej. Jest dostęp serwisowy, można sobie odkręcić pompę, wymienić silnik, przykręcić z powrotem, także nie ma problemu tutaj z wymianą. Wszystko się fajnie zgrało. Odnalazł się w końcu, odnalazło się podejście pod kanalizację. Musiałem troszkę podłubać, ale spokojnie, to się zaślepi. Znaczy, zaszpachluje. Nic tutaj nie będzie widać. Kondensator będzie odprowadzany tutaj. Zimna woda jeszcze wystaje ze ściany, ale jutro będzie podłączona tutaj właśnie do naczynia i wracało z powrotem do zasobnika ciepłej wody. Taki system rozwiązany będzie. Tak rozwiąże system, żeby nam się nie gromadziły bakterie w naczyniach przeponowych. O to właśnie chodzi. Do ogrzewania centralnego nie dokładam żadnego naczynia przeponowego więcej, ponieważ to, które jest tutaj fabrycznie w kotle, w zupełności nam wystarczy na całą instalację. No i zostaną do ogarnięcia kabelki jeszcze. Kabelki, pozakładać izolacje wszystkie, skręcić kociołek do kupy. I cała kotłownia na razie wygląda tak. Ale już jutro zobaczycie zmianę. Dla Was to będzie tylko sekunda. A dla mnie to będzie cały dzień. Dobra, nie owijam bawełnę. Spadam do domku. Jutro biorę się za dalszy ciąg prac. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Wszystko muszę ukończyć, zanim zamontują gaz. A uruchomienie dopiero po montażu licznika. Już troszeczkę się to przeciągnie. A jeszcze jedna sprawa. Nie ma tutaj podłogi zrobionej. Żeby nie było hejtu, podłoga będzie zrobiona, ale później. Na razie musimy wygrzać posadzki. Później bojler będzie tutaj zdemontowany, położona żywica. I bojlerek wróci z powrotem. On się to w ogóle nie podniesie. A tyle, co się podniesie, mam na to tolerancję na rurkach. Mogę je spokojnie skrócić, jeśli trzeba. Dlatego, że rurki miedziane sporo odstają do góry. Są złączki koneks, więc odkręcę, skrócę i założę z powrotem. To nie jest problemem żadnym. Także tak to będzie rozwiązane. Najważniejsze, żebyśmy mogli tutaj zagrzać budowę, wygrzać posadzki, żeby inne ekipy miały co robić. A później będzie dalszy ciąg prac w kotłowni, czyli malowanie i tak dalej. Dobra, koniec na dziś. Biorę się właśnie za montaż naczynia przeponowego. I tu mamy specjalnie trójnik zamontowany. Spójrzcie, w środku jest taka kierownica zamontowana. Zaworek refleksa ma fajną konstrukcję dosyć, bo jest podzielony na pół. Także część wody przelatuje przez trójnik prosto, a część przelatuje przez naczynie. Zawraca i z powrotem, przepłukując naczynie, żeby nam się bakterie nie gromadziły. Zaworek również obcinamy do napełniania przepony powietrzem. I mamy zaworek spustowy, którym zrzucamy sobie ewentualnie wodę, która się zgromadziła w naczyniu. Zrzucamy, dopompowujemy wędlem ciśnienie i robimy analogicznie odwrotnie. Zakręcamy zaworek, odkręcamy i po serwisie naczynia przeponowego. To wszystko. Także bardzo fajna konstrukcja, nie musimy tutaj naczynia odkręcać ze ściany. I cały czas mamy tutaj płukane naczynie. Za każdym razem, kiedy odkręcamy kran z ciepłą wodą, naczynie jest przepłukiwane. Także nic nam się tutaj w nim nie będzie gromadziło. Bardzo fajne konstrukcje tych naczyń przeponowych. Bardzo fajny zaworek, nie trzeba zdejmować naczynia do napełniania. To rozwiązanie naprawdę polecam wszystkim. Nie jest ono najtańsze, bo zaworek swoje kosztuje. Także zobaczcie sobie gdzieś na Ceneo czy gdziekolwiek zawór refleksa. Także przekonacie, że nie jest tanio, ale warto mieć świadomość tego, że tu gromadzą się bakterie. A to jest woda pitna, z której korzystamy. Także czas wreszcie zamontować. Rura już jest wygięta i brać się za montaż. Mogę Wam pokazać już rezultat moich prac. Co prawda nie jest to jeszcze skończone, ale już coś jest. Kociołek już uzbrojony w szklany front. Będzie tu regulator pokojowy, znaczy pokojowy, pogodowy, CW400, ale tylko tymczasowo, dopóki salon nie będzie wykończony. Coś musi sterować całą kotłownią. Naczynie przeponowe, tak jak mówiłem, będzie przepływała przez niego woda, umocowane na opasce refleks. Brakuje mi tylko zaworu
odcinającego zaworu bezpieczeństwa i zaworu zwrotnego. To będzie, miało przyjść dzisiaj, nie przyszło, trudno. To jeszcze będzie tu do zamontowania na tej rurze. Także będzie łatwy, fajnie dostęp do niego. Będzie to na złączki Konex również przykręcone. Także łatwy w montażu. Przecinam rurę, zakładam zawór i po wszystkim. Instalacja gazowa została do dołączenia tutaj tylko na tym odcinku do kociołka. Dorzucę jeszcze do tego z zaworu bezpieczeństwa rurkę tutaj, bo jest możliwość taka do podłączenia. Wszystkie rury były tu gięte giętarką, także tak to wszystko wyszło. Światło troszkę kiepskie mam, ale trudno. Obudowy zostały już założone, okablowanie podłączone. Komin podłączony. Także tak wygląda kotłownia. Po dołożeniu rury gazowej niewiele się zmieni. Tylko tyle, że tam wyjdzie kawałek rurki. Będzie ją można pomalować na dowolny kolor. Zresztą zobaczymy, co to będzie później. Na razie wygląda to tak. Dobra, jeszcze pokażę Wam, jak wyszły te tynki. Po tym w kotłowni w sumie niewiele widać. Zobaczymy w pokoju. No i wyszło to tak, że nam podłoga nie dotyka w ogóle do ściany. Nie ma takiej możliwości, żeby coś tutaj się o ścianę opierało. Podłoga jest po tynkowaniu czysta. Troszkę było nachlapane, ale zostało to przez tynkarzy posprzątane. Firma od posadzek dołożyła, mimo tego, że dałem styropian, dołożyli jeszcze taśmę brzegową, po to, żeby była bardziej miękka. No i stąd większa szpara wyszła. Następnym razem dam albo podwójnie piankę, albo po prostu zamówię grubą piankę. Także nie ma co się obawiać, że tynk będzie dotykał posadzki. Nic się takiego nie dzieje tutaj. Spokojnie można robić odwrotnie. Czyli w pierwszej kolejności cała hydraulika. A jak widać, nic się tu złego nie dzieje. Wszystko wyszło. Jak mówię, można robić w pierwszej kolejności hydraulikę, a dopiero później robić tynki. To znacznie przyspiesza pracę na budowach. Z tego względu, że nie musimy po kolei czekać na firmy, bo to ciężko naprawdę zazębić. Jeśli Wam się uda zrobić hydraulikę w pierwszej kolejności, warto to zrobić. Później ekipy wchodzą sobie już na gotową posadzkę. Mają czysto pod nogami, nic się tutaj nie plącze, nikt nikomu niczego nie zniszczy. Także jest bardzo dobrze. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób. Klienci z tego korzystają i są zadowoleni. I wcale tynkarze tutaj nie marudzili, że jest im źle. W filmie przed czy po tynkach, można sobie zobaczyć tutaj, naprawdę jest masa hejtu. Masa hejtu jest tam, że tak się nie da, że jest jedyna słuszna kolejność, ale nikt niczego nie uzasadnia. To jest przez to, że nikt nie uzasadnia, bo zawsze tak było i koniec. Nie ma więcej myślenia. Można i warto z tego korzystać. Niejednemu przyspieszy to pracę w życiu, przyspieszy to budowę. Także warto w ten sposób robić. Albo warto przynajmniej to rozważyć. Także tak, dobra. Ja się zwijam, bo to już koniec na dzisiaj. Będę musiał tu przyjechać jeszcze raz. Trudno. W końcu przyszedł mój zestaw z zaworu bezpieczeństwa i zaworu odcinającego. Zamówiłem sobie taki zestaw syra. Zobaczcie, jak to wygląda. No, co jest? Tutaj macie numer katalogowy. Zapytajcie swojego handlowca, sprzedawcę o cenę. Nie pytajcie mnie. A co zestaw zawiera? Zawiera zawór odcinający, trójnik z zaworem zwrotnym, słabo to widać, bo teraz trójnik z zaworem zwrotnym. Zawór zwrotny ma tutaj gniazdo na rurę FI15. Spokojnie podepnę sobie tutaj do syfonu rurą miedzianą. Zawór będzie oczywiście tu zamontowany. Ale co jeszcze? Widzicie? Strzałeczkę. To jest kierunkowy. Z tego względu, że cały zestaw zawiera jeszcze zawór zwrotny, antyskażeniowy. To jest zwyczajny zawór antyskażeniowy. Także widzicie, cały zestaw fajnie składamy. Jest to wszystko montowane na koneksy, na złączki Konex z pierścieniem. Tu
tutaj wewnątrz. Do zestawu dostajemy jeszcze złączki. Gdybyśmy mieli gwinty 3/4, możemy sobie to na gwinty 3/4 złączyć. Wcale nie musimy mieć rury, akurat miedziany może być zupełnie inna. Dostajecie w zestawie złączki. Także spokojnie taki zestaw można sobie złożyć. Złączki porozkręcasz, robią za śrubunki. Także super zestaw. Można sobie tutaj pozycję zaworu ustawić. Odprowadzenie tutaj, gdyby nam się zawór otworzył, gdyby nie było powietrza w naczyniu przepanowym, zawór nam się otworzy i zrzuci wszystko do syfonu. Także bardzo fajny zestaw. I właśnie chciałem pochwalić firmę Syr za ten zawór. Czekałem na niego długo, ale warto było. Także mogę wreszcie skończyć swoją pracę. Zostało mi zamontować zawór zwrotny i instalację gazową do kotła podłączyć. Także do dzieła. Jak widzicie, montaż takiego zaworu nie sprawia żadnego problemu. Rurka miedziana pasuje idealnie. Przecinamy. Tu też mam złączkę Konex na końcu wkręconą. O, izolacja się zsunęła. W to miejsce wkładamy zawór, dokręcamy złączki i po całym montażu. A za chwilę pokażę, jak to jest złożone. Prace już dobiegły końca. Mogę Wam teraz pokazać, jak to wszystko wyszło. A może od początku. Tak się prezentuje cała kotłownia. Mamy tu dwie grupy pompowe z mieszaczem. To już widzieliście w trakcie budowy. Rozdzielacz z funkcją sprzęgła. Zawór z filtrem. Ochrona dla kotła. Separator powietrza z filtrem cząstek stałych. Tutaj mamy oryginalny syfon Junkersa. Junkers Bosch. Całość podłączona. Kocioł podłączony przyłączami elastycznymi. Ułatwiło mi to trochę życie, ponieważ te złączki stalowe tutaj dosyć odstają od ściany. To dość wygodne rozwiązanie. Zawór spustowy. I oczywiście cały ten zestaw Syra. Zawór bardzo fajnie pracuje, lekko. Odprowadzenie mamy od zaworu bezpieczeństwa do syfonu. Rurkę biegałem moją ulubioną zabawką, czyli giętarką. Do tego mamy tu, tak jak mówiłem wcześniej, naczynie przepanowe refleks z zaworem, którym ten woda nam przepływa poprzez naczynie, wypłukując je, żeby nam się bakterie tutaj nie gromadziły, nie gniła nam woda. A ponadto zaworek prosty w serwisowaniu, żeby uzupełnić ciśnienie w naczyniu. Zakręcamy zawór, tym zaworem zrzucamy z niego wodę, dopompowując, reszta nam wyleci, można założyć spokojnie tutaj wężyk na tą końcówkę. Od spodu mamy tutaj wentyl samochodowy, także pasują wszystkie pompki i analogicznie odwrotnie. Zakręcamy, odkręcamy zawór i instalacja pracuje. Do tego pompa cyrkulacyjna LFP. No i to w zasadzie koniec całej instalacji. Także jak widać, bardzo proste, wszystko jest w podłączeniu. A w następnym odcinku, wkręconym na tej budowie oczywiście, będzie uruchomienie kotła i pokażę Wam, jak uzdatnić instalację po to, żeby nie gromadziły nam się takie rzeczy jak tutaj. Jak pokazałem tu na samym... O, tu wystarczy tak pobełtać, się wszystko rusza. Żeby takie rzeczy nam się nie gromadziły, pokażę Wam właśnie, jak się uzdatnia wodę, czym to robić, w jaki sposób, jak wypłukać instalację i dlaczego nie powinno się napełniać przez zmiękczacz wody. Ale to będzie w kolejnym odcinku z uruchomienia tego kotła. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.